Czyli jak było widać, proszę Państwa, na załączonym obrazku, można szaleć bez alkoholu. No właśnie, ciekawe, co by na to powiedział Jerzy Sztur, który grał kiedyś w Wodzireja. W tamtych czasach to było niemożliwe. Tak. W naszym studiu goście Krzysztof Karpiński, Wodzirej Karpik. Dzień dobry, witam serdecznie. Aczkolwiek na co dzień normalny grafik komputerowy. Tak jest. Ale teraz w pełnym rynsztunku. Bo się żeni, ale o ślubie dzisiaj nie będziemy rozmawiać. O, tak wygląda Wodzirej. Prawdziwy Wodzirej bezalkoholowy. Tak wygląda zupełnie jak grafik komputerowy. Powiedział Krzysztof Kasa Kasowski. Który wygląda jak Kasa, tak? Nie Karpik, tylko Kasowski, Kasa, Karpiński, Karpik, tak? Tak jest. No właśnie, też Krzysztof. Panowie, jeszcze pytanie brzmi, to pytanie już postawił kiedyś wokalista grupy YouTube Bono. Ływo, Ływałciu, z alkoholem czy bez alkoholu, Krzysztof? Dlaczego nie zaczynasz? Jakiej spodziewasz się odpowiedzi? To znaczy może tak, z odrobiną alkoholu. Ja i tak jestem, zdarza mi się oczywiście prowadzić imprezy, natomiast ja i tak jestem z tych prowadzących, którzy naprawdę odrobiną alkoholu. Mogę wam później zdradzić nazwiska tych, którzy nadużywają i którzy nie ruszą się bez takiej ilości mocno procentowego... Bo co, nie mają odwagi? Nie wiedzą, co mówić. No właśnie, trzeba mieć odwagę, żeby i wiedzieć, co mówić wtedy, kiedy się nie pije i jeszcze zapanować nad tłumem, który w każdej chwili może powiedzieć, nie no, nuda, co ten koleś opowiada. Trzeba mieć nie tyle odwagę, co pomysły też. To, co nas uczył Kazek i Józek, no pokazani w materiale, to wiele daje. To, co oni proponują, taki scenariusz dla Wodzireja, jest on ogólnie przyjęty w całej Polsce. No i to są głównie pomysły i taniec. Już sprawdzone. I kobiety i mężczyźni idą za tym? Bo wiesz, no kobiety potrafią się do tańca bez alkoholu wybrać, ale mężczyzna na parkiecie bez jednej i drugiej nóżki? Tak, a później już nawet obywają się bez muzyki. Muzyka im w tańcu nie przeszkadza. No właśnie dlatego zaczynamy na samym początku imprezy od samych panów, żeby zaangażować panów. Jak już oni się dobrze poczują, to już jest o wiele łatwiej, prawda, tam w dalszej części. Nie? Ale my dokładnie robimy to samo, tylko za pomocą właśnie alkoholu. To znaczy, jeżeli organizator mówi nam, co robić i tak dalej, ja mówię, do baru. To jest jedyny pewny sposób, żeby rozruszać ludzi. Ja nie jestem sponsorowany przez żadną firmę alkoholową, po prostu uważam, że to pomaga oczywiście każdy w odpowiedniej ilości. A my mówimy właśnie do korowodu, do walczyków z niespodzianką, tak żeby każdy poczuł się na imprezie dobrze, tak żeby każdy mógł zatańczyć z każdym. Bo to, co proponujemy na imprezie na samym początku, to jest możliwe zatańczenia z osobą, z którą nigdy nie tańczyliśmy, którą pierwszy raz widzimy w ogóle na oczy. Dobra, stawiam tezę, Krzysiek, że to jest możliwe dopiero o 3 nad ranem, żeby takiego nieśmiałego mężczyznę przekonać do tego, żeby zatańczył z tą kobietą, bo nic nie pił, więc nie jest odważny. No właśnie, wbrew pozorom, na samym początku, bo to ten początek jest naprawdę tak ważny, że on jakby świadczy o dalszej części imprezy, jak to dalej pójdzie. Czyli wy jesteście psychologami chyba bardziej. No właśnie, a ty się posługujesz jakimiś stereotypami, po prostu. No. Może do ciebie mieli mężczyźni po prostu nieśmiali jakąś... Nie chcę ci chyba powiedzieć, że gdybym wam tu teraz włączyła muzykę i powiedziała pierwszy na parkiet, to byście się pobili, który ma być pierwszy. Ja już mogę poprosić. A no tak, no pan z racji swojego zawodu. Ja bym stanął w obronie. No bo co by mi zostawało? Nawet bez smokingu. Dobra, ale naprawdę można bez alkoholu? Można. No można, jestem podbudowana, autentycznie, no bo... Może raz jak byłem chory, to mi się zdarzyło. Jakiś właśnie gdzieś zakopany patrzy na zdjęcia, że chyba jakąś taką ciężką grypę i już nawet mi nie wchodziło. Ale chciałam zapytać, jacy ludzie najchętniej bawią się bez alkoholu? Są jakieś konkretne grupy? O właśnie. Ja również się przyłączam do tego pytania. Zwykle na imprezy bez alkoholu się decydują takie osoby, które na przykład w domu mają problem z alkoholem. No to jest mniej więcej albo kręgi związane... Czyli niepijący alkoholicy, wiadomo, no ale... Tak, ale są też na przykład osoby, które są związane blisko z kościołem, ze wspólnotą jakoś i te osoby też się decydują, prawda, bo są jakoś tam, to jest dla nich ważne. Ważne, czyli jest to jakiś procent, czyli reszta kasa... Reszta jest dla nas już. Reszta jest milczeniem. Ale nas też jest bardzo dużo. Ja nie spotkałem się tylko raz jeszcze jako reporter radiowy dawno temu, że byłem na Sylwestra, robiłem takie reportaże w ciągu nocy sylwestrowej, może o godzinie 8 byłem na Sylwestrze właśnie anonimowych alkoholików i rzeczywiście były tam tylko napoje gazowane, niealkoholowe. I to był jedyny raz, kiedy widziałem, no jakoś się tam bawili. Natomiast no, większość imprez, które ja prowadzę, czy moi koledzy, którzy są już specjalistami w tym, zwłaszcza trójmiejska scena, na przykład bardzo silna takich prowadzących, czy konferansjerów. Ja nie wiem, czy może różnica między konferansjer, Wodzirej, może to jest coś innego, ale w każdym razie wszyscy ci, nazwijmy to od nas, których przypadkowo, jakby tutaj ja reprezentuję, to niestety
lubią, jak publiczność użyje sobie czy tego alkoholu, a sami również, żeby być w podobnym nastroju, stanie, nastroju. Nie odmawiają. Tak, natomiast gdzie się kończy ta granica i no to różnie bywa. Czasem no tak. Po kilku latach się okazuje, że ktoś jest niezdolny już do pracy. Czasy się zmieniają i tak naprawdę być może i w tym temacie wiele się zmieni. Dziękujemy bardzo. Szampańskich zabaw, nie tak. Z alkoholem. Tobie no, także dobrze. Miłego karnawału, przecież to jest domena twojej muzyki.